Świetną mam fryzurę dzisiaj, dziękuję ci bardzo. Gdzie moja stylistka osobista? Super jest. To tyłek mojej żony. Zastanawiałem się, o czym państwu dzisiaj tutaj opowiedzieć, ale nie będę czarował, jest północ. I wieczorem zadzwonił do mnie Damian Ukedże, kolega mój przesympatyczny. Może znacie, on kiedyś wygrał Voice of Poland. I zadzwonił do mnie i powiedział: stary, nominowali mnie w 16 Challenge, czy Hot 16 Challenge, czyli trzeba napisać tekst, zrobić teledysk na szybko, wszystko w celach charytatywnych. No i potrzebuję teledysku. No to ile to kosztuje? No proszę państwa, za charytatywne rzeczy nie mam zwyczaju brać pieniędzy, więc mu powiedziałem, żeby mnie nie denerwował. Powiedziałem inaczej, ale nie, mam nie przeklinać na tym kanale podobno. Więc mu powiedziałem, żeby mnie nie denerwował, tylko przyjechał, to po prostu coś nagramy. Na głównym moim kanale Łukasz Ciechański pojawi się backstage niedługo z tego, jak ten teledysk powstawał. Skończyliśmy go chwilę temu, Damian dopiero wyszedł. Przyjechał o 16:00, udało nam się w 5 godzin zrobić teledysk. Udało mi się to zmontować, czekamy jeszcze na dźwięk, bo dźwięk poszedł do realizacji, do zawodowca, bo ja na dźwięku się nie znam, tylko na obrazie. Natomiast nagraliśmy teledysk u mnie w domu. Myślę, że wyszedł bardzo fajnie jak na tempo pracy. Mieliśmy parę kamer, mieliśmy rejestrator dźwięku, bo Damian zagrał na żywo. To nie jest tak, że gdzieś tam to było nagrane wcześniej czy coś. On po prostu przyszedł i zagrał. Natomiast w związku z tym ten dzień mi zleciał dosyć dynamicznie. Ale to nie jest tak, że zapomnę, albo to nie jest tak, że o, to jak tak, to ja nic nie nagram, bo jestem zmęczony, nic z tych rzeczy. Wiedziałem też, że o tym, że on przyjedzie, więc poszedłem biegać wcześniej. Zazwyczaj biegam wieczorem, ale dzisiaj poszedłem biegać wcześniej. No i oprócz tego, biegając też zastanawiałem się po prostu, o czym ten teledysk nagrać. No więc, ale to szczegóły z tego na moim głównym kanale tam zobaczycie. Chociaż teraz ten się stał głównym, bo tutaj więcej wrzucam materiałów niż tam. Ale za to tam będą grubsze i bardziej wyprodukowane materiały niż te tutaj surowe po prostu. No i sytuacja jest taka, że rozmawiałem dzisiaj z trenerem a propos makroskładników, które powinienem zjadać, żeby te treningi jakoś dobrze wyglądały, bo dzisiejszy trening mój to był taki, że kondycyjnie jeszcze bym dał radę, ale mięśnie nóg już nie bardzo. Miałem 20 minut biegu, a potem po 7 30-sekundowych sprintów do zrobienia. No i jakby postępy u mnie kondycyjne są super, dlatego że ja pobiłem swój rekord na 3, życiowy na 3 km i na 5 km dzisiaj. Od tak, poszedłem biegać i kondycyjnie mógłbym biegać jeszcze drugie tyle. No ale mięśnie nóg się poddały, no i tak zacząłem szukać, co tu może być nie tak. Oczywiście oprócz tego, że po prostu mięśnie się przyzwyczajają do ruchu. No i zacząłem podpytywać, co tu zrobić w kwestiach żywieniowych, więc też dostałem info. Mogę wam powiedzieć nawet. Nie jest to specjalna tajemnica. Mianowicie proporcje składników, które przewiduje dla mnie trener, makroskładników, makrosów tak zwanych, to jest, uwaga, cele dzienne. Przede wszystkim 2800 kalorii, co daje mniej więcej 200-300 kalorii poniżej limitu, który mam. Jak chodzi o takie spalanie po prostu z samego faktu, że żyję, połączone z treningami. I do tego mamy jakieś 20% białka, jakieś 30% tłuszczy i pozostałe 50% to są węglowodany. No i tego będę się trzymał, jak chodzi o odżywianie. Miałem od dzisiaj wpisywać kalorie do Fitatu i to robię. Natomiast zjadłem dzisiaj, ponieważ miałem dużo roboty od rana i jeszcze wiedziałem, że muszę iść wcześniej biegać, że Damian przyjedzie i będziemy robić ten teledysk, co było zajebistą zabawą w ogóle. Efekty myślę, że będą jutro, więc jak sobie jutro, czyli jutro będzie, który jutro będzie? Jutro będzie 13 maja, no tak, czyli 13 maja ten film jego już powinien być publiczny, więc będziecie mogli wygooglać, także to była fajna zabawa, natomiast
Wiedząc, że mnie tyle roboty czeka, nie robiłem sobie jedzenia rano, tylko po prostu wrzuciłem wegańskie pierogi z Lidla do odgrzania. Nie polecam zasadniczo. Wegańskie pierogi z tofu i ziemniakami bodajże. No takie. Jak biegłem dzisiaj, to tylko bekałem tymi pierogami. Ja nie wiem, czy tego chcieliście słuchać, czy po to tu przyszliście, ale taka jest prawda. Ciężkostrawność jedzenia też jest dosyć ważna, jak się bierze pod uwagę to, że się je je, to jedzenie w sumie do tego służy, ale potem się idzie biegać, uprawiać jakiś sport i człowiek biega i ma nie dość, że ciężki żołądek, to co chwilę biega beka jakąś dziwną cebulą na przykład. Słuchajcie, opowiem wam teraz historię niezwiązaną zupełnie z tym bieganiem, po prostu przyszła mi do głowy. Uważam ją za zabawną. Kiedyś w 2010 roku Olkowi Ostrowskiemu z Antyradia nagrywaliśmy program Monoślad. W Polsacie Play było takie coś o motocyklach. No i ja jeździłem na tych motocyklach przed kamerą, ja potem montowałem ten program. No i pamiętam, że było strasznie zimno, ja byłem prosto po poranku w Antyradiu wtedy. I prosto po poranku wsiadłem na motocykl, to był grudzień czy listopad jakoś tak, pojechałem na zdjęcia pod Twierdzę Modlin w Warszawie i słuchajcie, jak dojechałem tam, no to była godzina 13, ja bez śniadania, bo prosto po poranku nie miałem kiedy zjeść i Robson, którego całuję w samo serce, pozdrawiam cię kochany, tęsknię bardzo, kierownik nasz produkcji, powiedział, dobra, jest budżet na żarcie, idziemy do Twierdzy Modlin jeść ruskie pierogi. No i ja się tych pierogów nażarłem po prostu jak głupi, nie? No i dobra, wszyscy nażarci, ekipa najedzona, operatorzy najedzeni, pan Ciechan się nażarł, idziemy jeździć przed kamerą, bo za 3 godziny przyjedzie Olek opowiadać o motocyklu. No i wsiadłem na ten motocykl i dostawaliśmy z firmy Shoei różne kaski, nie? Żeby pasowały do motocykla, mieliśmy z nimi deal na lokowanie produktu. No. I założyłem tego Sharka bodajże, Sharka czy Expirita, już nie pamiętam. I ponieważ było tak zimno, to tak... Wszystkie te, miałem kominiarkę, wszystkie wloty powietrza na motocyklu pozamykałem, bo jak jechałem na tym, to pamiętam do tej pory, że to był Harley Fatboy. Jak na nim jechałem, to po prostu było mi tak, kurwa, zimno, miałem nie przeklinać. Motyla noga, było mi tak zimno. Wszystkie wloty powietrza pozamykane i kaski Shoei też mają takie zamknięcie, że w ogóle jeszcze szybę się uszczelnia, także no tam nie miało prawa w ogóle się nic dostać powietrza. No i tak jeżdżę przed tą kamerą, jeżdżę i w pewnym momencie te pierogi dały o sobie znać i po prostu tak soczyście beknąłem w tym kasku, pozbawionym jakiejkolwiek wentylacji, jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza, beknąłem tymi ruskimi pierogami z cebulą. No słuchajcie. Jak ja 3 dni później oddawałem ten kask firmie Shoei, no padały różne pytania, na które niekoniecznie miałem odpowiedź. Także jak widzicie, życie gościa pracującego przy produkcjach wideo stawia coraz to nowe zadania. Wtedy kask, który trzeba było wietrzyć z beknięcia po pierogach ruskich. Tak, dzisiaj kolega przesympatyczny, którego kocham całym sercem, Damian, który mówi, no teledysk, no to okej, zrobiliśmy. I uważam, że naprawdę jak na te 5 godzin roboty, to zrobiliśmy naprawdę coś super zajebistego. Także mimo gdzieś tam jakiegoś poziomu zmęczenia, to jestem zadowolony z tego wszystkiego. Wiem też, że nie muszę jutro rano wstawać, więc trochę mam wywalone i mogę dzisiaj pobyć zmęczony, to jutro to odeśpię i też będzie okej. Jutro w ogóle mam przewidziany trening na rowerku spinningowym, ale... Poprzednie moje treningi na rowerku spinningowym wskazały i wykazały, że moje tętno utrzymuje się na poziomie raczej śpiącego człowieka niż człowieka ćwiczącego pod jakimś obciążeniem. Więc postanowiliśmy z trenerem przeprowadzić eksperyment i jutro mam ten trening odbyć nie na rowerze spinningowym, a na rowerze zwykłym. Takim treku, który kupiłem tu w jednym z pierwszych odcinków na tym daily vlogu. Tam, co pojechaliśmy z moją żoną, białym roburem, pseudonim operacyjny Rzesza. Pojechaliśmy pod Warszawę po rower, no to na tym rowerze właśnie jutro, jeżeli nie będzie padało i pogoda na to pozwoli, to trening mam odbyć właśnie na tym rowerze. Więc znajdę gdzieś tam ścieżkę rowerową, pewnie gdzieś w okolicach Mostu Siekierkowskiego w Warszawie pójdę i będę pedałował jak szalony. Także taka jest koncepcja na...
na jutro. Koncepcja na dzisiaj jest taka, że czekam jeszcze na dźwięk do teledysku, więc zaraz mam nadzieję, że jak to przyjdzie, bo dostałem, jak brałem telefon do ręki sprawdzić w Fitatu proporcje, to widziałem, że Damian przysłał SMS-a, że dźwiękowiec właśnie kończy dźwięk, więc jeszcze to podłożę, ten zmasterowany i zmiksowany dźwięk z dzisiejszego nagrania i teledysk w Challenge 16 Hot, czy jak to się tam nazywa, będzie na dzisiaj ukończony i uważam, że fajnie, że dobrze, że się przysłużyłem słusznej sprawie, że było warto te parę godzin na to poświęcić. Także dziękuję Wam za dzisiaj, widzimy się jutro i jutro prawdopodobnie będę wyspany. Na to liczę.